Gratulacje przede wszystkim. Gratulujemy. Szkoda, że nie widziałaś kątem oka, jaki układ taneczny Katarzyna Cichopek stworzyła przy okazji tego, jak wystąpiłaś u nas. Czy trzeba cię było dzisiaj rano uszczypnąć? Czy to już dotarło do ciebie? Powiem szczerze, że tak. I dalej chyba trzeba mnie uszczypnąć, bo ja dalej nie mam pojęcia, co się wydarzyło wczoraj. To było takie wielkie emocje i taki zaszczyt, że ja mogłam w ogóle, że jestem reprezentantką Polski na Eurowizji, to jest coś magicznego. Ja dalej w to nie mogę uwierzyć. A my wierzymy i co więcej, pokładamy ogromne nadzieje. Będziesz nas w Paryżu reprezentowała. Powiedz, tak. Czy już myślisz nad repertuarem? Czy to będzie ta piosenka, czy może inna? Tak, to będzie ta piosenka, ale jeszcze nie wiem. Jeszcze na razie minęło trochę mało czasu, ale jeszcze mamy trochę czasu, żeby się zastanowić. No spokojnie. Czy spełniły się twoje marzenia? Tak, zdecydowanie tak. Ja w ogóle śpiewam od zawsze. Jak byłam mała, to właśnie z mamą jeździłyśmy na konkursy wokalne, jak byłam taka mała, miałam 6 lat właśnie. I wtedy wygrałam swój pierwszy konkurs i tak jakoś się to wszystko zaczęło. Więc to jest spełnienie po prostu moich marzeń i dalej w to nie mogę uwierzyć. Muzyka jest w sercu, muzyka jest w tobie, muzyka towarzyszy ci od zawsze, jak mówisz, ale to też jest wykształcenie muzyczne. Tak, to jest też kwestia po prostu pracy i treningów wokalnych właśnie. I po prostu, no ja i tak dalej muszę się uczyć śpiewać, prawda? Ale nie tylko wokalnych, przecież grasz na pianinie, jesteś w szkole muzycznej, cały czas rozwijasz się muzycznie, kształcisz w tym kierunku. Czy zamierzasz w przyszłości połączyć grę na pianinie ze swoim pięknym wokalem? Zdecydowanie tak. Mam nadzieję, że może właśnie kiedyś się coś takiego pojawi właśnie z pianinem. Zobaczymy. Masz kibiców, grono wiernych kibiców, które się zwiększa z każdym twoim pojawieniem się u nas w telewizji i kiedy słyszymy twój śpiew, to wszyscy stajemy się twoimi fanami, ale masz tych najbliższych fanów, rodzeństwo swoje. Tak, mam rodzeństwo, mam całą rodzinę i przyjaciół i po prostu oni wszyscy mnie bardzo wspierają i właśnie chciałam powiedzieć, że dziękuję bardzo wszystkim moim fanom, ludziom, którzy na mnie głosowali po prostu za to całe wsparcie. Jesteście po prostu cudowni i bardzo was kocham. Ty jesteś cudowna. Powiedz, jakie plany na przyszłość, tą najbliższą przyszłość? Najbliższą przyszłość? No wiadomo, Eurowizja teraz. Jestem już
po prostu... Już za chwilę, w grudniu, prawda? Tak, tak. Ja już w ogóle się naprawdę nie mogę tak doczekać i nie wiem, jak to będzie, ale mam nadzieję. Trzymajcie kciuki państwo. Będziemy trzymać kciuki, tym bardziej, że to jest taka dziewczyna, Sara, która pojawiła się tutaj o poranku. Skromna, cicha dziewczyna wyszła na scenę. Jeden przełącznik i co? Włączyły się światła? To jest gwiazda sceny, gwiazda piosenki. Tak będziemy o tobie myśleć i tak będziemy cię wspierać. Dziękuję bardzo. I mocno trzymamy kciuki, życzymy ci powodzenia. Ale przede wszystkim baw się z tym wszystkim. To jest twój moment, to jest twój czas. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. A my dla państwa mamy, poza tą piękną piosenką na żywo w wykonaniu Sary tutaj w Pytaniu na Śniadanie, to mamy jeszcze konkurs. Zapraszam.